Dzisiaj korzystamy z okazji, widzimy się z prezesem, wiceprezesem Polskiego Związku Bokserskiego, Maciejem Demelem. Panie prezesie, jak pobyt w Paryżu, to co się tam dzieje, jakie emocje, no i jakie wrażenia po startach naszych zawodników? Pobyt w Paryżu bardzo emocjonujący. Towarzyszyło nam przez ten ostatni tydzień bardzo dużo emocji. No i oczywiście masa szczęścia. Niemniej jednak szczęścia przepełnionego, czy tam przeplecionego goryczą, dlatego że w dniu wczorajszym, po 32 latach, nasza zawodniczka Julka Szeremeta, oczywiście ze wspaniałym teamem szkoleniowym, zdobyła co najmniej brązowy medal. Czekamy na dalsze walki. Miejmy nadzieję, że to nie będzie kolor brązowy, tylko Julka powalczy o finał, a być może nawet o złoto. Jestem całym sercem z nią i uważam, że w takiej dyspozycji, jak ona jest na tych igrzyskach, tak jak jest przygotowana, to może śmiało powalczyć naprawdę o to najwyższe trofeum. Z drugiej strony oczywiście niedosyt po przegranej Eli Wójcik, bo w naszej ocenie ta walka powinna się potoczyć, werdykt tej walki w drugą stronę, czyli my uważamy, że Elka była co najmniej w tej pierwszej i trzeciej rundzie lepszą zawodniczką. Wówczas byśmy mieli dwa medale, na co oczywiście nasza ekipa zasłużyła, bo przypomnę też, że w doskonałej dyspozycji była Aneta Rygielska, która też matematycznie po prostu powinna w naszej ocenie również wygrać. 32 lata czekania na medal to jest historyczny moment, historyczna chwila. Też tak to czuliście w Paryżu, że tworzy się historia, że jesteście jego tej historii częścią? My od samego początku naszej pracy w związku liczyliśmy się z tym, że musimy po prostu dążyć do tego, aby ten medal zdobyć, i też się czujemy poniekąd cząstką tej całej historii. Podjęliśmy masę trudnych decyzji, myślę, że postawiliśmy na odpowiednich ludzi, z czego jesteśmy ogromnie zadowoleni, bo to, co panowie zrobili w sztabie szkoleniowym, to, co również robią w tej chwili panowie w sztabie szkoleniowym męskim, to jest naprawdę właściwie obrana droga i mam nadzieję, że ona tylko może doprowadzić w przyszłości do jeszcze większych sukcesów. No właśnie, tu trzeba było podkreślić, że to jest działanie przemyślane i długoterminowe. Działania z kobietami zajęły praktycznie 3 lata. Tomasz Dylak przejął kadrę i to jest tego kwintesencja, więc no trzeba podjąć trudne decyzje, ale one tutaj w tej perspektywie czasu wychodzą na dobre. Tak, wychodzą na dobre. Wszyscy teraz widzimy, że to jest coś, co się sprawdza w jakiś sposób i tak należy to szkolenie centralne po prostu przeprowadzać. Oczywiście zawsze się znajdzie jakiś oponent, który jest niezadowolony, czy to ze stylu, czy to ze sposobu jakby przeprowadzenia tego szkolenia. Niemniej jednak liczy się efekt końcowy, a efekt końcowy jest dla nas naprawdę ogromnie zadowalający. Czyli trzymamy mocno kciuki za Julkę. Trzymamy mocno kciuki. Jula, pozdrawiamy cię oczywiście tym razem z Warszawy. Jeszcze wczoraj o godzinie 20 widzieliśmy się tam w Paryżu na miejscu. Ja osobiście przyleciałem tylko na 2 dni i za chwilę wracam z powrotem. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.